Chciałbym się odnieść króciutko do paru kwestii. Proszę Państwa, członkowie zarządu w osobach, przynajmniej tak jak tu siedzimy, nie mamy żadnej wiedzy na temat osób, które ewentualnie cokolwiek zeznawały, gdziekolwiek zeznawały. Tej wiedzy po prostu nie posiadamy. To jest raz. Odrębnym pytaniem pozostaje, skąd redakcje wiedziały, kto zeznawał. Nie wiem, czy prokuratura po prostu dopuściła się jakiegoś wycieku, czy ktoś oświadczył coś, czy to jest informacja sprawdzona, czy niesprawdzona. Ja powtórzę jeszcze raz. Zarząd nie ma wiedzy na temat, po pierwsze, osób zeznających przed jakimkolwiek gremium. Po drugie, nie mamy wiedzy nawet co do osób, które są w zakładowych organizacjach związkowych, poza wskazanymi na podstawie odrębnych przepisów, które są przedstawiane zarządowi, wskazane uchwałą poszczególnych organizacji w celu zapewnienia im dodatkowej ochrony prawnej wynikającej z ustawy o związkach zawodowych. Może zacznę od tego chyba najbardziej dla mnie bulwersującego stwierdzenia anonimowego członka Komisji Zakładowej Solidarność 80, bo zadaję sobie pytanie, czy jest to członek anonimowy, czy jest to członek wyimaginowany. Jedna z osób cytowana przez oba publikatory stwierdziła, że nie otrzymali członkowie Komisji Zakładowej Solidarność 80 ani grosza. Proszę Państwa, ja mogę się wypowiedzieć na temat czterech osób, które są wskazane właśnie przez tą organizację wtedy, kiedy ta organizacja była większa i kiedy, zresztą do dzisiaj w sekretariacie sprawdziłem sobie, są wskazane nazwiska tych osób. Ja ich oczywiście nie wymienię z nazwiska, ale są to cztery osoby i pragnę Państwa zapewnić, możemy o tym porozmawiać również na wokandzie, że trzy spośród czterech osób były beneficjentami nagród. Więc nie rozumiem sformułowania, że nikt nie dostał ani grosza. Po prostu jest to w jakiś sposób z jednej strony nieprawdziwe, a z drugiej strony rzutujące negatywnie na zarząd. To może jeszcze tak dla statystyki, żeby pokazać Państwu. Pojawiły się płachty z 96 nazwiskami, czyli co do zasady tych osób było dość sporo. Szansa na to, że ktoś się pojawi, też pewnie była niemała, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Ten związek mniejszy, Komisja Zakładowa Solidarność 80, to jest aktualnie między 3 a 4% załogi. Czyli nie za dużo. O czterech osobach wiemy, co najmniej trzy otrzymały. To po pierwsze. Po drugie, dwie pozostałe organizacje, które są też w jakiś sposób tam dotykane w tych tekstach, w tej chwili grupują ponad połowę załogi i wśród 10 osób, które są wskazane pracodawcy, bo tylko do tych osób mogę się odnieść, cztery osoby były beneficjentami nagród. Czyli tu mamy z jednej strony reprezentację ponad połowy dostało czterech, tu mamy reprezentację 1/30, dostały na pewno trzy osoby, bo mówię tylko o osobach, o których wiem. Jeżeli chcemy się bawić dalej procentami, to tu mamy 75% w tej organizacji, która rzekomo nie dostała ani grosza, znaczy jej członkowie, a tam mamy 40. Czy to jest, myślę, że to jest pewien rozdźwięk, to po drugie. Nagrody. Proszę Państwa, nagrody w wysokości 2500 osób to były maksymalne nagrody i takie nagrody otrzymały zaledwie dwie osoby. Jakbyśmy sobie to zestawili z latami wcześniejszymi, to myślę, że to byłoby dla Państwa ciekawe. Na przykład w roku 2019 najwyższa łączna wysokość nagród dla pracownika, proszę pamiętać o tym, że wynagrodzenia w 2019 były jednak niższe i to niemało od roku ubiegłego, to była kwota 26,5 tysiąca. Jeżeli sobie zestawimy to z kilkoma tysiącami maksymalnymi w tym roku, no to troszeczkę nam się to rozjeżdża. W roku 2018 to było 22,5 tysiąca łączna suma nagród dla wybranych osób.
Możecie Państwo sobie to jakby przerobić. To, co też bardzo istotne, proszę Państwa, bo ja mam wrażenie, że ta wypowiedź anonimowego, wyimaginowanego związkowca miała też na celu w jakiś sposób poróżnić zarówno wewnątrz załogi pracowników, jak i postawić w pewnej opozycji pracowników do zarządu. Rok 2020, czyli zdecydowanie czas, kiedy nas tutaj na pewno nie było. Proporcja nagradzanych pracowników na stanowiskach robotniczych, tak to nazwijmy, i tych nierobotniczych, to mniej więcej jak 1 do 4. Czyli 21% wszystkich nagród to były stanowiska robotnicze. Mówię teraz już w skali roku. W roku 2022 mamy 48% na stanowiskach robotniczych do 52% na stanowiskach nierobotniczych. Czyli wydaje mi się, to jest moja oczywiście nieobiektywne, subiektywne stanowisko, że zarząd zaczął doceniać bardziej albo zauważać bardziej pracowników tych liniowych, tych, na których opieramy swoją pracę, a nie tylko tych, których widujemy częściej. Tak? Ja oczywiście do dziś nie znam, nie potrafiłbym Państwu wymienić nawet po nazwisku wszystkich pracowników, bo to jest, ja tu jestem za krótko, a pracowników jest tak dużo. Natomiast za to odpowiedzialni są również bezpośredni przełożeni, żeby w przypadkach wyjątkowych w jakiś sposób tych pracowników dostrzegać i wnioskować o nagrody dla nich. Bo ja przypomnę, że nagroda nie jest formą, znaczy brak nagrody nie jest formą kary, a nagroda jest zapewne jakieś szczególne osiągnięcia, dodatkowe zaangażowanie, czyli generalnie dla pracowników, których widzimy w ten sposób bardzo pozytywny. Jeśli po prostu w mediach publicznych mówi się, że została jakaś grupa premiowana, mówi się, że to jest taka i taka ilość i nagle się dzieli, że część jest jakby po stronie tej właściwej, część po stronie, która jest przeciwko prezesowi jakiemu konkretnie. I dlaczego mówię o hipokryzji? To jak to się ma? Jeśli po prostu w tej grupie premiowanej jest ta i ta grupa, to jedna jest ta dobra, a druga jest ta zła? No coś tu jest nie tak. Czyli ci, którzy przeciwko prezesowi w jakimś tam czasie zrobili zeznania, to oni są ci źli, byli premiowani, a ta druga grupa też była premiowana przecież. No to w czym problem? To jest zwykła hipokryzja, wykorzystywanie takich sytuacji po prostu do dzielenia, tak jak tu prezes wspominał, do dzielenia pracowników, polaryzacji pracowników i dla mnie to jest po prostu bolączką, że w zarządzie znajdują się osoby, które dzielą tą firmę. Bo to jest dzielenie firmy, dzielenie pracowników. Stanowczo chcę powiedzieć, że premiowanie pracowników jest na podstawie pracy. Pracy, a nie czy podlegają pod jakąś grupę jedną, drugą, czy pod jakąś partię. Nie ma to znaczenia. Na pewno nie dla mnie. Dla mnie istotnym znaczeniem jest to, co on wykonuje i na podstawie tego, co wykonuje w skali roku, w skali kwartału, półrocznej jest wynagradzany, premiowany. Co jeszcze chciałem dodać? Hipokryzja jeszcze jest taka, że mamy tu, w cudzysłowie powiem, tak zwanym proroctwem do czynienia. Bo chciałem tu zaznaczyć, że ja rozpocząłem pracę, podpisałem kontrakt w połowie września. Tak naprawdę z początkiem października rozpoczęła się moja praca. Czyli co? Wnioskując z mediów to, co wysłuchałem sobie jeszcze dzisiaj na spokojnie, pracownicy, którzy składali zeznania, czy to w PIP-ie, czy w Głównym Inspektoracie, cała ta sytuacja, która miała miejsce wcześniej, przed moim przyjściem do pracy, już się spodziewali, że ja ich będę za to premiował? Mamy proroctwo. Ktoś wiedział wcześniej, że przyjdzie jakiś Janik do Wodociągów Opolskich i będzie premiował pracowników, którzy już zeznawali w lipcu przed moim przyjściem. Z czym my tu mamy właściwie do czynienia? To, trudno to komentować, jest to po prostu skandaliczne i nie pozwalam sobie, żeby po prostu takie słowa publicznie puszczały, że my, czy to ja, czy tu prezes Kawecki, przekupujemy pracowników. Jest to niedopuszczalne, skandaliczne i tak jak wspomniałem, jest to zwykłą hipokryzją. Państwo opublikowaliście, ale nie tylko listy, do których Państwo żeście dotarli. Ja pozostawiam to pytanie bez nadziei na odpowiedź z Państwa strony, bo ja do dziś nie wiem, kto zeznawał. Chciałbym wiedzieć, kto
Państwu udzielił tej informacji, kto zeznawał. Myślę, że koledzy z redakcji poszczególnych też chętnie by się dowiedzieli, skąd Państwo wiecie, kto zeznawał na przykład w prokuraturze, no bo to jest mega interesująca, myślę, dla redakcji, dla mieszkańców Opola informacja, jak można uzyskać informacje na temat osób zeznających w prokuraturze, bo to jest, myślę, że fajne. Też bym tak chciał.